Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam was bardzo serdecznie, moje imię się Malinowe. Znajdujemy się oczywiście na CSGO Skinsie. Zaczynamy tutaj klasycznie z bitewką na oczywiście strzęczki procentowe z AWP-ą Desert Hydra. 3% na tą AWP, 3600 zł kosztuje bitwy. Jeżeli nam się nie uda tutaj wygrać, no co najmniej powiedzmy, no, ostatnio nie udało nam się zdobywać Hydry, ale poleciał nam chyba Karambit Slaughter z tego co pamiętam, ale po co się dzieje? I teraz tą AWP już mamy na 100%, już nic nam nie zabierze tego. No chyba, że inna AWP, Desert Hydra, która mojemu oponentowi poleci, bo nawet Battle Scared teraz, no, sprawia, że tą bitwę on wygrywa, no przez tego oczywiście Good Knife'a, którego ma 1000 zł, no tutaj już naprawdę 7 koła jest w tej bitwie, no ale jest 8! Jest i 8! Mamy kolejnego Good Knife'a i w końcu udało nam się wygrać bitwę na oczywiście AWP Desert Hydra. No i mamy, dzięki temu 8500 zł na moim koncie. Witam was bardzo serdecznie oczywiście na CSGO Skinsie. Generalnie fajna opcja weszła, że możemy sobie resetować te skrzynki malejące, rosnące i tak dalej. Więc no na pewno mi to ułatwi tutaj tworzenie oczywiście jakichś wyrafinowanych batelek. Anarchia w sztukach 6. Do tego, no tą Desert Hydrę odpuściamy sobie. Ale, no nie wiem czemu, ale coś mam takie wrażenie, że ta skrzynka Bravo lub ta skrzynka Weapon Case, no coś nam może tutaj ciekawego przynieść. Taka bitwa na 3 boty, tworzymy oczywiście 4000. No trochę przesadziłem, no jak przesadziłem, napisz w komentarzu. Ale również oczywiście mogę ci przypomnieć o konkursie na skinę, jak chcesz go wygrać. Sub dzwonek, łapę w górę pod filmem, oczywiście komentarzek napisz odnośnie filmu, dołącz na Discorda, bo tam też pojawiać się będą konkursy oczywiście, w zależności od tego, jaka będzie aktywność na Discordzie. No i oczywiście użyj kodu CROXYNC i zgodzkij się, jak klasą pełnoletnią jesteś. Wystarczy, że klikniesz tylko tutaj magiczny zielony plusik, no i oczywiście tutaj wpiszesz sobie kodzik CROXY przez 2x 10% więcej, dostajesz do każdej wpłaty oczywiście skrzynka na start za free, więc pamięć stare sobie odebrać, jak jeszcze tego nie zrobiłeś. No powiem tak, no 1600 tutaj field testy trochę więcej, ale dalej Emily ma przewagę, no to też kosztuje 800, chciałem 4, ale no jednak trochę tutaj więcej, prawie dwa razy więcej. No i rękawiczki kolejne dla bota Emily. No jest to 1650 zł kolejne do jej kolekcji, więc no nie podoba mi się to. A zostały już tylko tutaj skrzynki właśnie te Weapon Case i skrzynki Bravo. I no tutaj szanse, żeby coś trafić, no to no za duża raczej nie jest, bo są to oczywiście skrzynki CS-owe. No a każdy chyba wie, jak nam oddają skrzynki CS-owe w naszym kochanym Counter-Strike'u. Więc no ja bym się tutaj na nic jakiegoś mega wow nie zapatrywał. Chyba, że jakimś cudem uda nam się zdobyć Kałacha Case Hardened właśnie ze skrzynki Weapon. No ale to będzie bardzo ciężkie zadanie, bo strata no dosyć spora, bo no w tym momencie z 1700 zł, więc naprawdę no potrzeba tutaj cudu, żeby do tej bitwy wrócić. Kurczę, no i znowu po raz kolejny byliśmy naprawdę blisko, ale po raz kolejny, no bot tutaj jednak pokazał swoją dominację. Inaczej, może Emily po prostu pokazała swoją dominację, może tak to po prostu powiedzmy, żeby sobie oszczędzić już. 4600, bierzemy oczywiście malejąco skrzynka Illidiant, tak kurczę, ostatnio się przekonałem do niej. Do skrzyni Cyber również, no na buście ta skrzynka naprawdę wygląda konkretnie, ale na przykład jest też taka skrzynka DevCase, która również wygląda solidnie, bo kosztuje 168 zł na wersji ulepszonej. Do tego pull case, nie wiem czy jakoś mega szaleć, nie wiem czy po prostu może rzucić Luxuriosa. No dobra, no wrzućmy Luxuriosa na koniec, bitwa na 3 osoby, więc spróbujemy oczywiście powtórzyć tutaj, znaczy może niekoniecznie powtórzyć przebieg bitwy, tak, ale może powtórzmy tutaj, dajmy sobie kolejną szansę może, o może tak to nazwijmy, bot Emily, no znowu nam się tutaj wpierdzieliła w tą battle. I póki co na szarym tutaj końcu jest nasza oczywiście Emily na emeryturze, tak? Zobaczmy, 8 zł, no to nie jest dobry drop. Jak na taką skrzynkę, no ten USP jest taki biały, stary i właśnie jest to minimalware. To ja już sobie nie mogę wyobrazić, jak Factorino stary wygląda, bo już minimalware tak pizga po oczach. Ale no dobra, zobaczmy dalej, ostatnie skrzynia Illidiant, no jeszcze Redline da Emilki, no właśnie. I to jest to, o co się martwiłem, że te skrzynki będą tej naszej diablicy oddawać. No i no niestety jak się dzieje, tak? Zostało nam
4 skrzynki Cyber na buście. To jest bardzo fajna skrzynka na buście, która fajnie mi nieraz oddała. Rękawiczki, najlepszy item za 1300 zł do nawet 5 koła. Okej, okay, próbujemy jeszcze dwie. Zobaczymy, czy tutaj jakoś nasza strata się zmniejszy do Emily. No w tym momencie to w sumie jesteśmy na szarym końcu, więc tam underdog by siadł, ale no właśnie, zobaczmy jak będzie teraz. Ojojoj, no to jest mocny strzał, którym naprawdę nadganiamy i to bardzo, i zobacz, i to jest chyba nawet w tym momencie pierwsze miejsce. Jednak nie, jednak ten kałak 400 zł. USP kill confirmed dla Alexa. 300, no nie podoba mi się to, bo znowu tutaj, kurczę, był potencjał, tak? Naprawdę był potencjał i znowu tutaj nagle na szarym końcu zostaliśmy, więc no, nie wiem o co chodzi, no ale patrz, no 400, no miazga, naprawdę, te dwa otwarcia, no to są dwa otwarcia, które mnie wstrząsnęły, tak? I znowu, jesteśmy na szarym końcu, underdog by to wygrał, no ale, nie no, co ty gadasz, ty, patrz, nie! Nie, przegraliśmy o 7 zł, stary. Czemu to minimalware poleciał? To mógł każdy inny stan polecić. Przegraliśmy różnicą 7 zł. Nawet 6, stary. Co? No nie, 5 koła było w tej bitwie. 5 koła, rozumiesz to? Dołączmy sobie tutaj z jakiejś skrzynki na buście z eventu oczywiście, a WP Simov, no ale to jest underdog, no i nie, czemu ja takie skiny muszę na underdogu trafiać, stary, no nie, no niech ktoś mi wytłumaczy to. To jest jakoś 168 zł, a ja dostaję ile x? No 3x, a WP Simov 700 zł, no i patrz, no i gościu, no już chyba nie boję się powiedzieć, że mnie opierdzielił, bo nie wiem co by musiało się wydarzyć, żebym teraz tą bitwę wygrał. No jak ktoś chce sobie oczywiście zrobić jakieś skiny, no to zapraszam tutaj do bitew ze mną, bo jak widać jest to klucz tutaj do sukcesu, tak? No gdyby ta WP Simov poleciała w ciut lepszym stanie, no ale no gościu sobie tutaj ładnie zarobił przynajmniej na mnie. Zobacz, wydał 900 zł, ma 1650 litrytek WP Simov, no naprawdę, no GZ-ki, no gratuluję, no ale no... Nie powiem tego do końca, co oczywiście miałem na myśli, co pan prowadzący miał na myśli, nikt tego nie wie. G2AK z 1300 zł, okej, okay. No to może agent na buście, tak z 4 sztuki, do tego water, to też jest taka skrzynka, do której mocno się przekonałem, również na buście summer case, no i właśnie, tutaj jeszcze coś bym tak symbolicznie za 200 dorzucił, na przykład może coś takiego, no niestety trochę przeholowałem, ale dev case. To zróbmy inaczej, rzućmy devcase'a na buście i to będzie ta finalna bitwa, bitwa na 4 osoby. No i właśnie, pewnie jak kliknę teraz w tym momencie, jak kliknę tego underdoga, nagle wszystko się zmieni o 180 stopni i nagle dziwnym trafem, akurat wtedy gdy dam underdoga, to będę same te najlepsze skiny zdobywał, a tak to, no nie wiem, no zobaczmy czy klątwa zostanie złamana. No ale tak się ostatnio czuję, że no te skrzynki jednak, no potrafią wyczuć, kiedy ten tryb chce zmienić, no ale mam nadzieję, że teraz ta zmiana nam się opłaci, bo nie pamiętam kiedy ostatni raz wygrałem bitwę na underdogu, no i dlatego ja tak nie lubię tego underdoga dawać, ja bym musiał cały odcinek lecieć na underdogu, wtedy by to nie miało sensu, stary, jak ja sobie tak, no wiesz, raz na odcinek zmieni i tak dalej. Ja bym musiał cały odcinek przejść na underdogu, żebym ja potem tego nie żałował. No ale póki co żałuję do stworzenia tej bitwy właśnie na underdogu, bo 408 zł już overall, no i ta WP na pewno nam nie pomoże, 166 zł i no właśnie, no 13 skrzynek, niby powiesz, panie prowadzący, na spokojnie do zrobienia, no ale prawda jest taka, że i samo to jest 160 zł, no i to na pewno nam nie pomoże, 200 zł ten agent kosztuje, no i sam przynajmniej już nie wygrywa, tak, no ale tu jeszcze, no właśnie, Michael i Adrian muszą zdobyć naprawdę sporo, no zobaczcie, no 800 zł na moim koncie, no nie wiem, i zobacz, i znowu najlepszy item do mnie, no dlaczego akurat teraz, ja naprawdę nie pojmuję tego, dlaczego jak jest zawsze zmieniam tego underdoga, to nagle jakaś klątwa się na mnie rzuca, stary, że nie mogę żadnej bitwy na underdogu wygrać, bo lecą mi wtedy same najlepsze skiny. 7 do końca. Zobaczmy, czy jest śmiało ten. No to nie ma co, no to każdy by musiał coś trafić, stary. To naprawdę taki, wiesz, nie byle jaki item, nie? No bo ja to, wiesz, nie wygrałem już na 100 zł, już na 150 zł, tylko, no, kurwa, tak konkretnie, no to nawet 6 stówek.
różnicy między mną a Isamo, no i potem no właśnie i 1200 zł mniej ma Michael, więc to jest nierealne, stary, czy w tym momencie do tego wrócić, no ale zobaczmy, no może jakby każdemu teraz spadła jakaś kosa, no to może jakoś by było do wrócenia oczywiście na tym filmie, no ale no tak to się raczej tego nie spodziewam, więc dziękuję wam za oglądanie po prostu. Chodzi Crocs oczywiście 10% więcej, skrzyneczka na start za free i ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro.